Kasiu, ale bywam towarzysko. Tak więc po raz pierwszy zobaczyłem to miejsce i podobnie jak pan Piotr jestem pod wielkim wrażeniem. Macie niezły skarb w mieście i to pięknie usytuowany. No przyznam, że poczułem uczucie zazdrości, bo co prawda Słusk z Dęborkiem jakoś nie rywalizuje, ale mimo wszystko gramy w jednej lidze, uważam. Bo od dwudziestolecia międzywojennego do dzisiaj właściwie idziemy głowa w głowę. W 1939 roku w Lęborku mieszkało około 19 tysięcy mieszkańców. W Słupsku mieszkało 50 tysięcy mieszkańców. Teraz jest podobnie, 36 tysięcy mieszkańców, a w Słupsku 80 tysięcy mieszkańców. Oczywiście trzeba doliczyć te okoliczne miejscowości, ale no jesteśmy ośrodkami miejskimi w bardzo podobnej klasie, a nasze spotkanie jest spowodowane w dużej mierze tym, że opublikowałem w tym roku książkę, którą Państwu pokażę. To jest książka o Słupsku w 1945 roku. Pierwszy tom tej książki, drugi wyjdzie niedługo. Dlaczego ta książka powstała, proszę Państwa? Dlatego, że jesteśmy na tych ziemiach od 78 lat. Jesteśmy na tych ziemiach przybyszami w dużej mierze. Wbrew temu, co pierwotnie mówiono, że to są prastare ziemie piastowskie, że wracamy do macierzy, sytuacja była bardziej skomplikowana. Może z Lęborkiem było nieco inaczej niż ze Słupskiem, bo dzieje ziemi lęborsko-bytowskiej miały jeszcze inną kolej, ale Słupsk generalnie był w ogóle niemieckim miastem od kilkuset lat. Wcześniej, co prawda, pomorsko-słowiańskim, ale ostatnie setki lat to jest miasto niemieckie. Tak więc w 1945 roku w Lęborku i w Słupsku dokonała się niemal stuprocentowa wymiana ludności. To znaczy stara ludność dotychczasowa została stąd wysiedlona, a nasi przodkowie, Polacy, zajęli miejsce dawnych mieszkańców. Czyli mówiąc krótko, wzięliśmy od Niemców miasto i ziemię, a ich samych najczęściej zapakowaliśmy do pociągów i wysłaliśmy na zachód. My uważamy, że był to element sprawiedliwości dziejowej i mamy do tego pełne prawo. Niemcy wywołali krwawą wojnę i ponieśli tego konsekwencje. Natomiast Niemcy mają na to nieco inne spojrzenie. Wielu Niemców czuje się do dzisiaj ludźmi obrabowanymi, ludźmi pozbawionymi ojcowizny i ludźmi niesprawiedliwie potraktowanymi, zwłaszcza w kontekście tego, że coraz częstsze są polskie żądania reparacji za wojnę. Tymczasem Niemcy uważają, że już tam zapłacili za wojnę właśnie Lęborkiem, Słupskiem, Szczecinem, Wrocławiem, Olsztynem i wieloma innymi miastami. Tak więc mówię to po to, żebyście byli świadomi, że istnieją dwie pamięci o tym, co się wydarzyło po wojnie w Słupsku. Pamięć polska i pamięć niemiecka. I te pamięci są całkowicie odrębne. One się nie przenikają w dużej mierze i nie ma w tym zakresie zrozumienia między Polakami a Niemcami, chociaż oczywiście elity rozumieją skomplikowany skład wydarzeń. Natomiast no, elity są tylko elitami, większość ludzi rozumuje mocno inaczej. No jest jeszcze trzecia optyka, optyka sowiecka, i do niej na początku nawiążę, bo to miasto nie przeszło z rąk niemieckich do rąk polskich. To miasto pierw przeszło z rąk niemieckich do rąk sowieckich. I również bywają z błędami, niektóre z poważnymi. No ale właśnie od tego, proszę Państwa, każda generacja pisze swoją historię, od tego są historycy, żeby pisać tę historię od nowa. Przyznam, że w Lęborku jest chyba lepiej, bo wydaje mi się, że historię Lęborka sfinansowało miasto. Natomiast Słupsku no, niestety odbija się jak piłka od ściany. Wszelkie próby wyduszenia od miasta, sfinansowania nowej historii Słupska, no, kończą się właśnie tak jak przy odbijaniu piłki od ściany. To znaczy, że żadnego efektu na ścianie nie widać. A jest, proszę Państwa, sporo punktów zaczepienia, które przyznam, że wskazują na pewną dezorientację, która istnieje, chociażby w Lęborku. Proszę Państwa, nie wiem, czy znacie te tablice. Ja ich fizycznie nie widziałem, ale wiem, że w Lęborku jest. Pamięci wydarzeń i osób zamordowanych przez Sowietów dnia 10 marca i są wymienione te osoby w rocznicę 70. Tradycyjnie mieszkańcy Lęborka. To jest ładny gest.
trzeba przyznać, ale troszeczkę dziwny, że dajemy taką tablicę, ponieważ w gruncie rzeczy my i Sowieci graliśmy w jednej drużynie. I mamy taki raczej sposób dystansowania się od Sowietów, że to nie my, to oni zrobili tę czarną robotę, to znaczy zdobyli miasto, zrobili pewne okropne rzeczy, a my niemal w aureoli świętego wkroczyliśmy tutaj i sobie mieszkamy. Sytuacja była znacznie bardziej skomplikowana i to niestety musimy brać pod uwagę, bo ja uważam, że w pomstowaniu na Sowietów, na czerwonoarmistów przez Polaków jest rodzaj fałszu, proszę Państwa. Dlatego, że każdy, kto przeczyta wspomnienia Niemców, na przykład z Lęborka, a one są, jest potężna dokumentacja wypędzenia, Niemcy skrupulatnie zbierali relacje słupczan, lęborczan, wysiedlonych do Niemiec, no i tam są jednoznaczne wypowiedzi. Co prawda Sowietów Niemcy nienawidzili, nie lubili, bo to byli gwałciciele, często mordercy i złodzieje w optyce niemieckiej. Natomiast o Polakach pisali równie źle, proszę Państwa. Co prawda Polacy gwałcicielami nie byli, bo tego przeważnie Polacy nie robili, chociaż zdarzały się epizody, ale przede wszystkim o Polakach pisano jak o tych, którzy grabią, którzy odbierają im wszystko, bo o ile Sowieci przyszli i zabrali Niemcom pierścionki, zegarki, maszyny do szycia, radioodbiorniki, mnóstwo drobiazgów, których Niemcy mieli rzeczywiście dużo, bo to było jedno z bogatszych państw świata, zabrali i przeszli jak wichura. O tyle Polacy, którzy przyszli, zabrali Niemcom wszystko, zdane było. Wynosić się do kuchni, do jednego pokoju, my zajmujemy resztę mieszkania, wy mieszkacie w jednym pokoju i czekacie na swój los. Przy czym mówiono zwykle Niemcom, czekacie, aż was stąd wykopiemy, aż was stąd wywiezie. I tak to wyglądało. To był najgorszy bodaj okres zajmowania ziem zachodnich i północnych przez Polaków, że w wielu przypadkach te rodziny jeszcze żyły razem ze sobą. No możecie sobie wyobrazić, jaka atmosfera była w takim domu, gdy mieszkała tam rodzina dawnych gospodarzy i nowych przybyszów. Musiała być to stężała, nieprzyjemna atmosfera. No wyobraźcie sobie, że ktoś do waszego domu się wprowadza i macie się ściśnić w jednym pokoju i czekacie właściwie, aż będą was wywozić. Dlaczego ja to mówię, proszę Państwa? Nie dlatego, żeby was budzić współczucie wobec Niemców i pokazać, jacy Polacy byli straszni, a Niemcy byli biednymi ofiarami. To zupełnie nie tak. Konfiguracja była zupełnie inna. Niemcy byli narodem, który przez 6 lat toczył przerażającą wojnę przeciwko między innymi Polakom. Wywołał tę wojnę, to ich rodziny, między innymi lęborskich Niemców, wywołały tę wojnę, ich mężczyźni poszli zabijać, okupować nasz kraj i to była wojna, co jest warte podkreślenia, proszę Państwa, a często to tracimy z pola widzenia, to była wojna na biologiczne wyniszczenie narodu polskiego. Bo reżim niemiecki był reżimem rasistowskim. To byli rasiści, proszę Państwa. Nazizm to stosowany rasizm. Oni wiedzieli w swoim przekonaniu, że Słowianie są narodem czy rasą niższą, w związku z tym są do wyeliminowania. Należy ich po prostu zgładzić, w optymistycznym wariancie wysiedlić do Azji. To nie była okupacja z cyklu podbijamy i koegzystujemy, tak jak pod zaborami. Nie, proszę Państwa, to miała być akcja mordowania Polaków, ewentualnie lęborskie czy maszyny znaleźć. To z kolei, proszę Państwa, jest dowódca sowieckiego garnizonu w Lęborku. Też nie wiem, konfrontowałem tego z lokalnymi historykami. Kropotkin, który, proszę Państwa, rządził tym miastem po Kożulinie w 1945 i 1946 roku. To była jedyna realna militarna siła w regionie. W związku z tym do niego należała istotna władza. Mógł sobie być burmistrz w Lęborku, ale tak naprawdę, jak chodziło o poważne sprawy, to ten człowiek przez długi czas podejmował faktyczne decyzje. A to nie były, proszę Państwa, jakieś śladowe ilości żołnierzy, pojedyncze jednostki. Dywizja, która była rozlokowana w Koszalinie, w Słupsku i w Lęborku, liczyła w 1945 roku, pod koniec tego roku, 11,5 tysiąca żołnierzy sowieckich.
była jedyna siła, były dwie, trzy małe jednostki polskie w tym czasie na Pomorzu Środkowym. Tak naprawdę Sowieci w 1946 roku rządzili jeszcze twardą ręką na Pomorzu, w związku z tym robili co chcieli. Ba, wszystkie wielkie gospodarstwa rolne były w ręku Sowietów. Czyli mieli to, co jest najważniejsze dla człowieka, powinna powstać w odniesieniu do Lemborga. Jeżeli Lemborg się nie zmobilizuje, a ja będę miał trochę więcej czasu w przyszłości, to być może z chęcią bym się Lemborgiem zajął, bo rzeczywiście jest wiele podobieństw, poszłoby mi prawdopodobnie łatwiej. To jest książka o trzech epokach. 45 rok, 12 miesięcy, ale są to trzy epoki zupełnie odmienne w dziejach miasta. I to dotyczy każdego miasta na ziemiach zachodnich i północnych Polski, czyli Pomorze, Dolny Śląsk, Mazury i Warmia. Pierwsza epoka to epoka niemiecka. Miasto wtedy liczy wówczas nie 50 tysięcy miasto cudz, ale 100 tysięcy, bo jest pełne uchodźców z wschodnich terenów, którzy uciekają przed Armią Czerwoną. Prawdopodobnie w Lemborgu jest podobna sytuacja. Jeżeli Lemborg liczył 18-20 tysięcy mieszkańców, to pewnie w 1945 roku miał około 40 tysięcy mieszkańców razem z uchodźcami. Ogromne rzesze przerażonych ludzi uciekających przed Armią Czerwoną zajęły wtedy wszystkie szkoły, gmachy publiczne, no i czekali swojego losu. Ten los, proszę Państwa, był bardzo nieciekawy, dlatego że, być może młodzież tego nie wie, Sowieci zrobili pewien manewr oskrzydlający na Pomorzu. To znaczy, oni nie szli ze wschodu, tu na Pomorzu, ale szli od zachodu na Pomorzu, bo oni zrobili klin pancerny w kierunku Koszalina i na początku marca doszli do Bałtyku. Nadal Słupsk, Sławno, Lembor, Gdańsk były niemieckie, ale Sowieci byli już pod Koszalinem nad Bałtykiem, czyli odcięli Niemców. Niemcy w związku z tym nie mieli jak uciekać. Niemcy chcieli uciekać w głąb Niemiec, czyli na zachód, ale odcięci od zachodu, to właściwie znaleźli się w matni. Jest to sytuacja, to epoka sowiecka w mieście. To jest jedyne właściwie znane mi zdjęcie osobiste Sowietów w Słupsku. W marcu 1945 roku ci mężczyźni, no mniej więcej tak wyglądają. Tutaj się albo medalami, być może za zdobycie Słupska właśnie. To zdjęcie jest pozowane. Ich władza trwała w Słupsku od marca do sierpnia 1945 roku. W Lemborgu mniej więcej tak samo. Słupsk został zdobyty 8 marca 1945 roku. Lemborg 10 marca 1945, dwa dni później Lemborg został zdobyty. I mniej więcej też do sierpnia Sowieci pełnię władzę w tym mieście mieli. I to jest ich epoka, proszę Państwa. Epoka wypełniona na początku wspomnianymi przeze mnie gwałtami, a na końcu powolnym demontażem przemysłu, który był na miejscu, no i wywożeniem setek tysięcy przedmiotów, które były tutaj do zdobycia. I trzecia epoka, ona się zaczyna w drugiej połowie 1945 roku w Słupsku i w Lemborgu, to jest epoka, kiedy przybywają Polacy. Jeszcze w 1945 roku, zarówno w Lemborgu, jak i w Słupsku, większość mieszkańców to są Niemcy, nie Polacy. Ale w 1946 roku następuje zrównoważenie, jest tyle samo Niemców, co Polaków i pod koniec 1946 roku są to już miasta i Słupski, Lemborg, i Sławno, i Bytów, głównie polskie. Niemców jest już stosunkowo niewielu, bo od końca 1945 roku przez 1946 następuje powolne wywożenie Niemców na zachód. Nie wiem, jak jest, proszę Państwa, z upamiętnieniami w Lemborgu. Za słabo znam Lemborg. W Słupsku jest źle pod tym względem. To parokrotnie podkreślałem. To jest miejsce, gdzie był największy obóz przymusowy dla robotników w Słupsku. Zupełnie nieupamiętany. Żadnej tablicy, żadnego znaku, że tam był obóz dla robotników przymusowych. Nie ma tego zdjęcia, albo nie. Musiałem sobie zrezygnować. A szkoda. No ale w każdym razie jest to miejsce tuż przy ulicy Gdańskiej. Cały czas zabiegam u władz miasta, żeby zechciały to miejsce jakoś upamiętnić, ale bez powodzenia. Więc tutaj był obóz, proszę Państwa, w którym przebywało około 600-700 robotników przymusowych w mieście. Oczywiście przez lata mówiono
Sowieci spalili Słupsk, dzicz azjatycka weszła do naszego miasta, naszego, jak tam nasze było, proszę Państwa, nie było żadne nasze, ono było niemieckie wówczas, Sowieci tam weszli i Sowieci generalnie zniszczyli niemieckie miasto wówczas. No ale my sobie to, że tak powiem, przeskakujemy o kilkadziesiąt lat do przodu i analizujemy to z naszego punktu widzenia. Co się wydarzyło w Słupsku? Warto chyba sprawdzić, co się wydarzyło w Lemborku, bo być może było podobnie. Otóż, proszę Państwa, przez wiele lat nie wiedzieliśmy, co się wydarzyło, dopiero niedawno doszliśmy do tego, tak naprawdę, co się wydarzyło. 8 marca Sowieci wchodzą do Słupska. Jest spokój. Słupsk jest niebroniony, nie ma żadnych szarpanin, wojska nie ma, Sowieci się rozchodzą, no i zaczynają po swojemu, zaczynają rabować, ale oni też mają rozkaz sprawdzać dom po domu, czy nie ma gdzieś dezerterów, maruderów, ukrytych żołnierzy. Mnóstwo żołnierzy Wehrmachtu się przebierało w ciuchy cywilne i ukrywało się po domach czy w piwnicach. Chciało ich znaleźć. Hitler już pod sam koniec swojego życia, zanim strzelił sobie w głowę, powiedział: naród wschodni, Rosjanie, okazał się silniejszy od Niemców. W związku z tym musi zginąć. To znaczy rasa niemiecka okazała się być fatalna, niezdolna do trwałego podbicia, w związku z tym musi przegrać. Hitler był darwinistą. Co słabe musi przegrać, co silne może rosnąć. On traktował stosunki międzyludzkie jak biologiczne stosunki. Proszę Państwa, myślimy o Sowietach jako głupich iwanach, którzy idą w łapciach z łyka i na szturkach mają peperze. Opisy niemieckie mówią coś zupełnie innego o Sowietach w 1935 roku. Może kiedyś Armia Czerwona tak wyglądała, ale nie w 1935 roku. To byli dobrze działający żołnierze armii zwyciężającej, świetnie wyposażeni, jak opisy niemieckie wskazują, i w ogóle nie chcący ginąć, proszę Państwa. W związku z tym mieli w instrukcjach, jeżeli jakiś dom ci się opiera, bierzesz torbę z granatami, wchodzisz do pierwszego pomieszczenia, granat, on wybucha, dopiero idziesz dalej i następne pomieszczenie. I tak po prostu chodziło o to, że Sowieci już nie chcieli pod koniec wojny umierać. Stąd ich ataki, kiedy Niemcy się opierali, były niszczycielskie. Oni rzeczywiście niszczyli miasta, ale dlatego, że nie chcieli umierać. Ilu Sowietów ginęło w operacji zdobywania Polski i ziem zachodu północy? 8 tysięcy dziennie. 8 tysięcy dziennie czerwonoarmistów ginęło, ażeby te ziemię zdobyć. Zresztą mówię to dlatego, żebyście zrozumieli, że teraz Rosjanie patrzą na nas z pewnym niesmakiem i zdenerwowaniem. Jeden z aptek, 3 rodziny odebrały sobie życie w Słupsku. W aptece, dlatego że tam były farmaceutyki, które można było łyknąć. Były często rodzinne samobójstwa, to znaczy szef jakiegoś ważnego niemieckiego urzędu zabijał swoje dzieci, następnie żonę i sam sobie strzelał w głowę. Około 200 osób wiedzących, że Sowieci i tak ich prawdopodobnie zabiją, odebrało sobie życie. Skarb. Skarb ma bardzo duże znaczenie, jeżeli chodzi właśnie w języku potocznym, ma bardzo duży ładunek emocjonalny i każdy z nas, jeżeli myśli o sobie skarb, tak, to każdy ma coś innego przed oczami. Niektórzy mają na myśli ogromne pieniądze, dla kogoś skarbem może być jakaś cenna książka, pamiątka, jakaś rzecz, z którą jest bardzo mocno emocjonalnie związana. Jeżeli chodzi o archeologię, wygląda to troszeczkę inaczej, bo tutaj akurat skarb jest uważany jako jeden z podstawowych typów stanowisk archeologicznych i odnosi się on wyłącznie do znalezisk ruchowych, czyli skarbem na pewno nie uznamy coś, co będzie stało w miejscu, jakaś kamienica, jakiś dom. Zawsze są to zabytki ruchome. Na pewno obejmuje to zespół cennych przedmiotów, ale w danym okresie, bo bardzo często ludziom się wydaje, że skarb to tylko skład różnego rodzaju drogocennego kruszca, monet, ale mogą być to na przykład przedmioty, które dawniej były uznawane za cenne. Na przykład w naszym muzeum mamy skarb siekierek brązowych, no dzisiaj nie uznam tego za jakąś przeogromną wartość, tak? Przynajmniej taką, którą gdzieś się by można było, chociaż można by było spieniężyć zapewne za jakieś dobre pieniądze, ale no jest to oczywiście nielegalne. Ale no nie ma to takiej wartości nominalnej, tak? Mogą być to minerały, metale. Nasze
zagrożeniami, które gdzieś miały się wydarzyć. Ludzie bardzo często starali się przewidywać takie rzeczy. Coś gdzieś się dzieje, tak, to po prostu trzeba zdeponować, tak, jakieś przedmioty, które mogą być uznawane za cenne. Niektóre z nich mogły być też zdeponowane jako ofiara, tak, czyli w takich celach typowo kultowych. Jeżeli chodzi o archeologię, to tutaj trudno, to są z reguły zawsze jakieś domniemania, tak, albo jakieś hipotezy, które mogą wskazywać na to właśnie, w jakich celach dany skarb został. Pierwszy skarb, o którym będę mówiła, oczywiście został on odnaleziony w latach 70. Stąd też trzeba zważyć na to, że nie mamy tego skarbu tak naprawdę w całości. Okazuje się, że po prostu w miejscu, w którym skarb został zdeponowany, to było miejsce już poza bramami dawnego naszego miasta, dlatego też właśnie kiedy miasto się rozbudowało, tworzyła się tam spółdzielnia rolnicza, ogrodnicza pod swoistą nazwą Kaszub. Stąd też przekopy, które się tam odbywały, spowodowały to, że gdzieś tam z ziemi zaczęły się wyłaniać poszczególne monety. Zanim na plac budowy dotarł kierownik prac budowlanych, oczywiście mieszkańcy, pracownicy, zaczęli powyciągać co poszczególne monety na tak zwaną pamiątkę. Dlatego też nie mamy pełnego obrazu właśnie całego tego skarbu, bo możemy tylko przypuszczać, że zachował się tam w tym skarbie, w tym garncu całym, mogło być dużo, dużo więcej monet niż trafiło do muzeum. Kierownik, który przybył na miejsce prac budowlanych, zawiadomił muzeum, wtedy przebadano półtorej ara tego terenu, no i okazało się, to jest taka też właśnie hipoteza archeologiczna, która mówi o tym, to się znajdowało poza murami miasta, to jest dzisiejsze miejsce, gdzie stoi Galeria Delfino, także też takie charakterystyczne miejsce. Tak, to też bazujemy na naszych dokumentach, które znajdują się w naszym muzealnym archiwum. Mamy tutaj bardzo mocno podkreślone to, jak wnioskuje ówczesna pani dyrektor muzeum, o wynagrodzenie właśnie pana kierownika. To miał być dobry przykład, żeby po prostu uhonorować tą osobę zgłaszającą, czyli zastosowanie takiej dobrej praktyki, żeby na przyszłość, tak, uświadomić, ze względu na to, że wszyscy mieszkańcy wiedzieli o tym, że coś tam się takiego działo, że te monety gdzieś znikały, żeby po prostu dać taką alternatywę. No niekoniecznie wezmę, oddam do muzeum, bądź zgłoszę do muzeum, tak, a i tak zostanę wynagrodzony. Dlatego tutaj taki wniosek. Uzasadnienie też jest bardzo ciekawe, że to jest że to jest pierwsze znalezisko na ziemi zamorskiej właśnie, tak? Czyli ten skarb można tutaj uznać jako pierwszy. To był wynik wojen. Tutaj przede wszystkim, to przygotowane tak, żeby wytłumaczyć młodzieży, która już sobie stąd niestety poszła, ale właśnie każde zawirowania wojenne powodowały to, że moneta traciła na swojej wartości. Często zdarzało się tak, że trzeba było na przykład opłacić jakieś wojsko, tak, tych monet nie było, trzeba było je dobić, tak, i bardzo często wartość srebra, ta ilość tego srebra procentowa była dosyć niska, tak, a nominał był jeden i ten sam, tak, i stąd też właśnie tutaj rozbieżność. Jeszcze do roku 1411 w takim srebrnym szalongu można było się spodziewać około 45%. W 2019 roku ten skarb został znaleziony w miejscowości Strzelinko, jest zdeponowany mniej więcej w X wieku. Składa się z monet oraz siekańców srebrnych i też posrebrzanych. Oczywiście to nie jest tak, że archeolodzy przeszukiwali las i odnaleźli te zabytki. Nie, tutaj w dużej mierze możemy zawdzięczyć to detektorystom, którzy są zrzeszeni w różnego rodzaju grupy badające po prostu teren, oczywiście za pozwoleniem Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków. Akurat ci Państwo byli tutaj zarejestrowani, to są, można powiedzieć, pasjonaci przede wszystkim, bo niekoniecznie ich wykształcenie jest jednoznaczne z tym, że po prostu zajmują się zawodowo badań, udało się in situ, czyli w miejscu, tak?
tak, odnalezienia, bo też trzeba pamiętać o tym, że bardzo często staje się tak, że ktoś w ferworze po prostu radości, że odnalazł coś, tak, i nie jest to archeolog, tylko jakaś osoba, która po prostu przypadkowo coś znalazła, zabiera dany zabytek gdzieś tam z nim biegnie do najbliższego muzeum. Jeżeli dobrze nie oznaczy sobie tego miejsca, bo nie jest 100% tak pewna, że dany przedmiot znalazł się w danym miejscu, no to jest 76 monet, czyli dosyć duża liczba. To były monety całe i jeszcze plus tego siekańce. Siekańce mogłoby się wydawać dziwne, ktoś mógł pomyśleć, że to są monety, które po prostu uległy jakiemuś uszkodzeniu, ale to była forma po prostu wydawania reszty. Te monety najczęściej miały jeden nominał, jeżeli kupowało się, tak, handlowało między sobą i te wartości po prostu danego towaru były niewspółmierne do danej monety, no to trzeba było wydać tak zwaną resztę. Tak jak dzisiaj, no, dzisiaj najczęściej płacimy już bezgotówkowo, chociaż jeżeli idziemy do sklepu, płacimy gotówką, to też oczekujemy właśnie jakiejś reszty. I tak samo było właśnie w przypadku tych monet, tylko że rozmieniało się je w ten sposób, że po prostu łamało się daną monetę na pół, czy jeszcze na jakieś mniejsze kawałki. Czyli tutaj przede wszystkim ta wartość kruszca przeważała, jeżeli chodzi właśnie o wartościowanie danych monet. Tak? Im cenniejszy kruszec danej monety, tym mocniej można było ją rozmienić, tym więcej ona była warta. No, ale wcześniej doskonale obecnej na ekspozycji te monety ze skarbu ze Strzelnika. Także po całej prezentacji tutaj jeszcze właśnie po następnym wystąpieniu zapraszam serdecznie też do obejrzenia, będzie można zobaczyć, jak one wyglądają na żywo. No i tutaj ciekawostka. Ona była skierowana głównie do najmłodszych, którym się pewna miejscowość Stegna kojarzy przede wszystkim z różnymi filmami z TikToka, a chciałam zaznaczyć, że tam właśnie odnaleziono jeden z pierwszych srebrnych zabytków. Cztery paciorki z pomarańczowego szkła pozwoliły na to, żeby po prostu określić płeć osoby, która została pochowana w tym grobie, bo to też nie do końca wiadomo, tak jak archeolodzy odkrywają poszczególne warstwy, tak wyszukują kolejne zabytki, to dopiero potem po jakimś czasie mogą przypuszczać, tak, czy to był męski przy wejściu tutaj przed schodami, przed windą. Takie jakby były bardzo popularne w latach 70. Ozdabiamy meblościanki, telewizory, dlatego też właśnie nasze sensacyjne odkrycie spowodowało to, że nawet niektórzy archeolodzy zwątpili w pierwszym momencie, czy to na pewno jest zabytek, który również jest bardzo cenny i wart uwagi. Czasu niestety nie ma zbyt wiele, dlatego też właśnie postarałam się wybrać te, które uznałam, to, że będą dosyć ciekawe. Możemy się spodziewać, że w naszym muzeum mamy dużo więcej takich skarbów i dlatego też chcielibyśmy zachęcić do tego, żeby Państwo odwiedzali nasze muzeum, bo warto. Niektóre z nich są pokazywane okazjonalnie i nie zawsze można je zobaczyć na stałych wystawach. Stąd też właśnie wystawy czasowe i z tego miejsca też bym chciała zaprosić dzisiaj na godzinę 18 na otwarcie właśnie wystawy czasowej. Także myślę, że po raz kolejny Państwa zaskoczymy i pokażemy bardzo ciekawe zabytki. Dziękuję. Jestem przyjemnym klasy liceum, kurczę, oni mają teraz historię i teraźniejszość i myśleliśmy, że awaryjnie jesteśmy w stanie ich ściągnąć, ale niestety nie udało się. Dobra. Co robimy? My robimy, uzupełniamy tak jak wspomniałem, muzeum. Zbieramy to, co jest, ale ze źródeł bardziej oficjalnych. Na przykład posiadamy wspomnienia. Mamy też pana mówiącego Franckowiaka właśnie z 1945 roku, to o czym mówił pan profesor, że właśnie takich rzeczy nam brakuje. Prowadzimy spotkania o różnym charakterze. Ostatnio dwa spotkania poprowadził, znaczy jedno Bogdan Libich, doktor jak historii, i doktor Joanna Skowińska, czyli spotkania w potrzebie dotyczące właśnie też tego okresu powojennego i zawirowań związanych właśnie
z migracją ludzi z jednej strony tutaj z terenów wschodnich, tak dla Niemców, po drodze w działaniach właśnie z instytucjami, z organizacjami pozarządowymi, poprzez spotkania, poprzez wyjazdy, poprzez prezentowanie historii w atrakcyjny dla przeciętnego mieszkańca sposób. Bo zauważyliśmy następującą rzecz. Niektórzy z mieszkańców Lęborka nawet nie wiedzą, gdzie jest muzeum. Tak? Duży odsetek mieszkańców Lęborka nie był na wieży ciśnień od momentu jej oddania do użytkowania. To jest żenujące. Tak? Nie wiedzą, gdzie jest muzeum. To jest abstrakcja. Tak? Nie wiedzą, że tutaj można pójść zobaczyć panoramę całego miasta. I dlatego staramy się wspierać. Dobra, idziemy dalej. To są jeszcze dalsze działania. Bierzemy udział w przybitwach, to też będziemy. To nasze zdjęcie, jak się zaczęło. Nasza ekipa. Andrzej Barański, świętej pamięci, niestety już nie żyjący, fantastyczny człowiek. Wysłał takie pismo, którego starnamy i od tego zaczęło się funkcjonowanie stowarzyszenia. I to miało miejsce prawie 30 lat. Trudno wyobrazić. A to jest tylko 30 lat. Tutaj opowiadaliście o innych różnych rzeczach. Sporządzono protokół. Tak, zarejestrowano się w Sądzie Wojewódzkim w Słupsku, co też ma swoje duże znaczenie. I tak wyglądało członkowie Bractwa, niektórzy zdecydowanie młodsi, jak można zaobserwować, na przykład Wiesiu Gutkowski, ale on się chyba nigdy nie zmienia, tak? Zarejestrowano się w sądzie, już w KRS-ie, w Krajowym Rejestrze Sądowym. Tak wyglądaliśmy w 2004 roku podczas odpustu 3 maja, właśnie przy kościele Najświętszej Marii Panny Królowej Polski. Ten pan, tak? To ja, Jurek. Także tak wyglądaliśmy. Ale od zachwytu historii, bo do czego nam dążył, byliśmy w programie rewitalizacji miasta partnerem naszej gminy Miasto Lęborz i otrzymaliśmy umowę użyczenia, tę oto basztę, która stwarza niewyobrażalne wprost możliwości. Wyobraźcie sobie, że nawet dysponujący potężnym obiektem jak zachód w Malborku, Bractwo Rycerskie z Malborka nie ma tam ani jednego kąta. Co też uważam, że żenujące ze strony dyrekcji muzeum. Tak? My mamy wielki lokal, on ma powierzchnię tam nieużytkową ze 118 metrów, tak? Ma kilka kombinacji, ale możemy tam trzymać sprzęt, możemy urządzać prezentacje, prelekcje, szykować. Niestety też czasami sprzątać potrzeba, tak? Warsztaty kuchni dawnej, noc muzeum, która była w tym roku pod hasłem Posmakuj historii. Tak, 16 września uzyskaliśmy kolejny dodatkowy wpis. Jak człowiek się zastanowi, troszeczkę się zastanowi, po co tyle papieru? Ale dzięki temu mieszkańcy mogą oddawać już teraz 1,5%, tak? Ale tak naprawdę cały czas jeden, bo się jest taki procentowy. Na naszą organizację, zamiast pieniądze iść do Warszawy na muzeum czegoś tam, którego większość mieszkańców Lęborka prawdopodobnie nie ma, może ten 1%, a teraz 1,5%, bo mówimy, no bo przyznamy, mówimy, że nawet ściwe mamy w wieży właśnie na ogromnej Krzyżackiej, no to nie mógł uwierzyć, a ostrzelić. Co ciekawe, w Niemczech można było strzelać z kurz, z facynek do siebie. Potem, nie zdjęcie. U nas jest kurza, niemożliwe do uzyskania prawie że. Co robimy? W odniesieniu do historii lokalnej. Zbieramy, to na początku wyszło, nie wiem, spontanicznie, mniej spontanicznie, nie było wtedy, bo studiowali. I część w szkole średniej, nie mam jeszcze pojęcia o takim stowarzyszeniu, że powstaje. I tutaj wydajemy wspólnie z Muzeum Lęborku i SWP. 41 już biuletynów wydaliśmy, a 42 jeszcze jest wydrukowany, czeka na promocję, o czym za chwilę. I w tych biuletynach poruszamy tematy przeróżne, historyczne dotyczące Ziemi Lęborskiej. Pierwszy numer ukazał się w 96 roku. Przeprowadziliśmy 16 konkursów wiedzy o historii Ziemi Lęborskiej, przez które przewinęło się ponad 1000 uczestników, a najwięcej w 2001 roku. I te konkursy odbywały się różnostopniowo, zależy od roku. W ostatnim konkursie, który przedostatnim, jak robiliśmy, uczniowie nie mogli nawet uwierzyć, że są takie porządne nagrody. Zazwyczaj uczeń dostaje ze konkursu książkę. Tak, ewentualnie dyplom, laurkę. A u nas dostawał powerbank, tableta, tak?
i aż się chce. To jest kolejny powód, że kurczę, te pieniądze uderzamy w instytucje i oczywiście budowa tej infrastruktury, o czym powiedziałem, baszta, muzeum są istotne. Ale jeżeli my nie zachęcimy dalej młodych ludzi w jakiś sposób do tego, żeby oni za 20, 30, 50 lat przejęli pałeczkę, no to będzie obiekt, który będzie stał w górze. Mhm. I proszę bardzo, część pisemna, mamy zdjęcia i my na to mówimy mroki średniowiecza, tak? Zbroje, zacępu i tak dalej. Ale wtedy poziom wiedzy, poziom publikacji był dużo mniejszy. Dziś dysponujemy fantastyczną dokumentacją, najczęściej udostępniamy nawet PDF-ach, które mają piorunującą jakość, jeżeli chodzi o detale. Wtedy takich rzeczy nie było. Ludzie przyszli się bić na miecze, strzelać z łuku do historii, to jest jedna, tak, haczyków, na które można i złapać. I coś takiego robiliśmy, były to naprawdę bardzo duże imprezy. Wtedy uczestniczyło w tych imprezach od 100 do 150 uczestników rycerzy i dam, gdzie tam były różne rzeczy, nie tylko walki na miecze. Był szturm na mury miasta, konkursy dla publiczności, no cieszyło się to dużą popularnością. Niestety potem boisko szkoły podstawowej nr 3 zostało zamienione z naturalnego i asfaltu, prawda, czyli z trawy zwykłej, na sztuczną nawierzchnię i tak powiem, z myszkołami trafił w turnieje, tak? Byliśmy też reprezentować nasze miasto w Stoni na dniach tanzatyckich, Wosna w Niemczech. Już 18 lat następnym udziały w instytucji bitwy pod Świecinem. I ta bitwa ma kluczowe znaczenie dla dziejów Pomorza. Dzięki temu być może później, nie wiem, jak się historia potoczyła, województwa 3, zdrowadź wóz i pojechać tym takim wozem, to jest no, rekonstrukcja historii w najczystszej formie. Do Świecina, po drodze z małym wypadkiem, kraksą. Ten wóz dzięki właśnie uporowi Andrzeja Wypalańskiego, dzięki współpracy ze Słupskiem, bo części wozu, te, które zostały oryginalne, pochodzą z jednej z karczm czy restauracji właśnie w Słupsku, gdzie na zapleczu go wypatrzyliśmy, a ktoś wiedział, że szukamy i udało nam się coś takiego kupić. I tym wozem przejechaliśmy kilkakrotnie różne trasy. Robiliśmy też turniej artylerzystów, pół uciesza, jak widać, najmłodszych uczestników. To nie był właśnie. Robiliśmy smaki średniowiecza, kilka edycji, między innymi z pieczonym dzikiem, którego właśnie nasi przyjaciele ze Świętego Budzina przywieźli. I w tej takiej no, medelskiej, tak powiem, okolicy Trójkąta Bermudzkiego, tak, Stryjewskiego i tak dalej, udało nam się zdobyć przyjaciół mimo telefonów na policję, mieszkańców sąsiednich okien, że oni tutaj właśnie, tutaj oni zwariowali, oni pały bliska na trawnikach, nie? Policja przyjechała, a potem się okazało, że był anonim zgłoszony, tak? A potem się okazało, że widzieliśmy, kto z którego okna zadzwonił, to ten przyszedł na dzikarza. I to pod Basztą właśnie Duszczową jest stanowisko, która niestety jest w rękach prywatnych, co też troszeczkę ugryzłane, bo nawet ja nie wiem, w wielu miejscach. Cztery festiwale rzemiosłowe, tak? Buty niestety spłonęły na kominku, to szybka buty były jakby małe, tak by się pożar kominka w naszej paszcie, także mówię, szybko budować nie znaczy dobrze budować, dużo pieniędzy, całej gwarancji na sukces nie daje. Tutaj Andrzej Wański, który był prekursorem, był, można powiedzieć, że najpierw szukamy źródła, a potem robimy. Część osób robiła odwrotnie. Najpierw zrobiła coś, co wypatrzyła sobie w filmie Fantazja, a potem mówiła, że jest na to papier, tak? Znajdź na to źródło. A to nasi przyjaciele z Końc, z którymi trzymamy się dzisiaj, robią na przykład konfekta Wielkiego Mistrza, czyli pierwotnie sądzicie, że to są cukierki Wielkiego Mistrza z Księgi Kucharskiej, Królewieckiej, Krzyżackiej, a w tej chwili to bardziej skłaniamy się ku temu, po dalszej, nie, po naszym postępie wiedzy, że są to lekarstwa, tak? To były cukierki z cynamonu, imbiru i nie pamiętam, że wiem, takie ostre, takie jak guma do rzucia odświeżenia. Wygraliśmy w 2010 roku z taką ogólnopolską grupą, nie zabierając, słuchajcie, ani jednego miecza na łódzkiej wiosce historycznej. Tak? Zrobiliśmy piwo, zrobiliśmy soczewice, ciecierzyce, a tam publiczność głosowała. Wybraliśmy jakby włosy. Trzy razy więcej włosów ustalić na chyba. A pojechaliśmy tylko we trzy osoby, Ola, Andrzej i ja. Tak? Co się odnieść? W 2012 roku wręczono nam, czy właściwie przyznano certyfikat promocji ziemi lęborskiej w kategorii umiejętne wykorzystanie dziedzictwa historyczno-kulturowego. Też. A to za chwilę będzie. Ciach.
A w tym roku 21 lipca otrzymaliśmy wyróżnienie honorowe miasta Lwowa, żeby wiedzieć, dokąd iść, co i nic skąd idziemy. Znacie gościa? A wiecie, że 600 lat temu on był przedstawiony na ilustracji średniowiecznych? Także? Tak, to mam taki pudełko z tym wzorem dokładnie. Podobny? Ma tylko inne dłonie, tak? Ale zobaczcie, raz, dwa, trzy, cztery takie płetwy, takie odnóża płetwiaste. Stopy, troszeczkę inne, szata i reszta. Mam wątpliwości, czy Łukasz to wymyślił, tak? Tak, wygasły. Historia, tam historia ciekawa jest, jak mówił mój przyjaciel, tak? Możemy poznać historię na żywo. Ten gość to właśnie wielki mistrz, aktualnie panujący zakonie krzyżackie. Tak? I dlaczego wielki? Myśmy go poznali, on tak po 2 metry ma, nie? Że nawet coś koło tego. I teraz wielki nieokreślało, stwierdziliśmy tytułu, że wielki mistrz koronny, a tam wielki mistrz zakonu, tylko po prostu widzimy, że wzrost w tym kontekście, tak?